Subujcie z dzwonkiem na kanał, bo do wycia pół miliona zostało naprawdę niewiele, a jest taka no magiczna liczba, więc z góry dziękuję za każdego suba oraz udostępnienie tego kanału dalej, filmiku i tak dalej. I co? Zapraszam do oglądania. Widzę automat. Niebieski. Fioletowy jednak, ekstra. To już w ogóle nie ma szans. No to 300 drewna uzbierać, jak inni się patrzą, a tu jest szary. A to jest możliwe, tylko co jest za drewno? Może tylko 75 drewna uzbierać. Pompa za metal. Za drewno. Bandaże. No to go metal. 75 metalu. Ile daje auto? 24. Okej. To jeszcze dwa auta. Gościu ma ciężką AWP. Jak mnie trafi, to mnie nie ma. Fajnie żyć w strachu. Mam 74. Dobra, mam 75. Okej, okay, idę po pompę. O kurde, miałem to auto i jeszcze stację metalową. Never mind. Mój błąd. Dawaj, nie to, to. Ekstra, wyskakuj z tego. Gościu to jest ślepy, może jeszcze jest głuchy. Nie, nie jest głuchy. Naprawdę typek był na tyle głupi, że myślał, że samą AWP. A nie, on miał normalny. No ale Galil, no w sumie Galil na blisko nie jest niczym fajnym. Słyszałem, że gość się do mnie wystrzelił, ale nie wiem gdzie jest. XD. Uhu, już go widzę. No to kolegę przywitamy. Come on, come on, come on. Come on. No to przyszło akurat łatwo. Wow. Jak na początek tak ciężkiego challenge'u, to jest serio spoko. I to na razie tylko szary automat. W sumie. No wiadomo, potem pewnie wezmę jakieś inne. O ile będzie mi się coś opłacało. I tak te automaty są. O, tam jest typek u góry. Są 10 razy bardziej opłacalne niż kiedyś, więc to chociaż doceniam. Bo kiedyś to w ogóle się nigdy nie opłacało nic z nich brać. Dobra, tutaj będę miał jeszcze jednego fraga. Tam na górce typek może uzna, że warto zajść. I to chyba tyle z przyjemnego parku. A nie, jest jeszcze jeden. Albo dwóch, nie wiem. Wiem, że najpierw chcę iść tutaj. Mhm. Wchodzi na górę. Sorki, memorki mordo. Okej. I tak, ten gościu z góry zszedł? No pewnie, że nie. Kurde, jak mnie denerwuje takie coś. Ale przez to, że ciężko z go mega dojechać. Tak, ktoś jeszcze jest? Tak, jest gościu. Okej. Dobra, dzięki mordo. Pomaże się healne. Tu rzeczy nikogo nie ma, nie? Czy chce mi się go dojeżdżać? Tak, chce mi się, bo mnie denerwują tacy ludzie. Najgorsze jest to, że mam tylko pompę. I gdzie ty jesteś, typie? Na chwilę zobaczymy. Nie strzadł. No to mam nie lada wyzwania. A to mi się wydaje, że to jest taki bambik typowy. To on zszedł. O. Nie, nawet tego skara nie mogę podnieść, a jest złoty, no. Ale mówiłem, że to bambik. Przynajmniej się tutaj nie pomyliłem. Dobra, lecimy. Nie wiem co było w tamtym automacie, wiem, że był fioletowy, jest fioletowy skar. Za drewno? Czy za metal? Za co on jest? To jest za cegłę, ufu, za metal. Bye bye. To dziękuję za takiego deala. I... A tam jeszcze też jest jakaś cegła na górze, czyli może jeszcze ktoś do tutaj zszedł. Bardzo to jest możliwe w sumie. A ja sobie pójdę pod hamburgerka, który jest zjedzony, czyli prawdopodobnie
Nie będzie riftów. Aha, widzę cię, mordo. Co ja mogę z tym zrobić, stary? No i żegnamy koleżkę. No, wzmacniamy przynajmniej swój stoję cały czas, to jest git. Znaczy no, drewna 600, więc jest spoko. Dobra. Gdzie mogę lecieć? Tilted Towers, Zalew. Dobra, no jakieś tam obcy są. Let's go. Tutaj automatu przypadkiem nie ma, nie? Przy tej stacji nie ma. O, kurde no. Ciężko będzie z samą szarą pompą, na razie to jest tylko szary pierwszy automat challenge. To jest w ogóle jakiś wybitny challenge. O, tu jest jakiś automacik. Niebieski. Tylko czy jest w nim coś ciekawego? Jeszcze nie wiem, ale może się dowiem. Mam dwa te. Mam spadziki. I nie widzę nikogo. Go tilted. Czy coś chce? Czy chce właśnie próbować robić tylko szary automat? Aha, on jest zielony. Nie. Nie chcę nic z tego. Chyba będę próbował tylko szary automat challenge. To już jest w ogóle extreme challenge. Zobaczymy, czy pierwszy może, bo jak jeszcze pierwszy, to już w ogóle. Obstawiam, że nikt nigdy z takiego czegoś nie nagrał. I raczej nie nagra. No nie wiadomo, czy ja nagram, czy mi się uda. Okej, okay, tam są, tam jest jakaś bitka fajna i fajnie byłoby tam szybko być. Wtedy będą większe szanse na to, że dobiję tylko ty, panie. Dawaj, kaman. Dużo potka, zanim on zacznie pić, proszę. Oni mogą, on może mieć mega lowa. Właśnie ją wziął. Tak myślałem, że go to bardzo sprowokuje. Nie pij. Dobra, ja się tutaj może zabunkruję na chwilę. Bo jestem w takiej dupce, że nawet stąd wyjść nie mogłem. A ja się dojeżdżam jakiś typek od góry. Kurde, czemu ten gościu sobie tutaj przyszedł? A ten właśnie pije sobie potkę. No jaki to był bambik. Nie chcę tego. O nie, on to jest. XD. A ten challenge jest piekielnie ciężki, więc się nie dziwcie, nie? To jest nic, a czy oczywiście proszę, jeżeli ktoś uważa, że jest łatwy, zróbcie go sobie sami. A teraz to możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, bo nam niewiele brakuje do 500 000. Taka króciutka przerwa na reklamy. Okej, okay, jest, to jest taki fajny loot. Dobra, przynajmniej matce mogę zbierać, nie? Szkoda, nic więcej znaczenia nie ma. No i że nie ma więcej ban spadów. Dobra, go tilted, bo tam jakaś zadymka. Uff, a już szczerze powiedziawszy, myślałem, że mogę się żegnać. Byłem w takiej dupce, jak ten gość zaczął z góry strzelać. Byłem pomiędzy dwoma typami. I oni akurat ogarniali. Szczególnie ten, który rushował i dojeżdżał. Nie ten pierwszy, który już był. Aha, okej, okej. Wow! Ten dobrze budował, ale...
Tak, to taki troszeczkę bambik. Bez obrazy oczywiście dla niego. Możecie go pozdrowić ładnie w komentarzu. Będzie wtedy fajnie. Chyba muszę trochę przystopować z raszowaniem. I może jakiś inny szary automat znaleźć, żeby mieć chociaż M4 albo jakiegoś PMA. Byłoby spoko. Co my tutaj mamy? Fioletowy. Nie. Ja już lecę z szarym. Jak już tak daleko zaszedłem, to nie mam zamiaru tego mega ciężkiego challenge zaprzepaścić. No dobra, coś mi tu dalej nie gra. Gdzie są jacyś ludzie? Znaczy dla mnie to jest spoko, bo mam tylko pompę, nie? Skoczę się jeszcze do tego automatu. Tego drugiego. Tam co jest w tym sklepiku na dole. Może tam będzie coś ciekawszego i szarego. Wow. Come on, come on, come on. Tutaj fajne rzeczy dalej leżą. Mam w jakąś pułapkę nie wleciał, bo to jest najgorsze co może być. A mam idealnie 150 HP. Więc delikatnie zużyjmując przypał. Nikt w ogóle nie zginął od dłuższego czasu, znaczy od tego fajta mojego z tym ziomeczkiem. Jest automat szary? No nie, no złoty, no pewnie. No co wy tam? Biedaki. Normalnie to bym się cieszył. Mam tyle matsów, mógłbym tutaj sobie parę rzeczy wziąć. Znaczy przynajmniej za drewno, nie wiem co tam było. Dużo parę rzeczy faktycznie. Jedną rzecz jakąś fajną. A metalu też mam sporo. No tak, to się nie cieszę, no bo mi to po nic, jak robię już ten inny challenge, ten cięższy. Fajnie, że takie coś zbudowałem. Nie wiem, czy są ludzie naprawdę. Tam ktoś musi być, dobra. Tam mogę podbić. Nikt w ogóle nie padł. O, nareszcie ktoś padł. 8 osób zostało. Dalej mam tutaj strefę. Ale dobra. Zaryzykujmy, żeby było ciekawiej. I więcej fragów oczywiście. Ktoś do mnie strzelił, tam też ktoś jest. Nie wiem skąd. Ale wolę tego typka dojeżdżać chyba. Bo on nie ma strefy, będzie chciał tutaj biec. Ja przy okazji sobie wyjdę ze strefy, też będzie spoko. Jak pewnie wiecie, czasami się opłaca być. O, i tam jest dwóch gości, to się będą bić. Albo trzech w ogóle. O kurde, ale sztos. Jeszcze mając zrzut. To jakieś HP, ten, kewlarka mi sobie ogarnął. Dobra, mogą być obici. Ta, jeszcze jeden go dojeżdża, patrzcie. Nie, to będzie piękne, ja wbiję sobie na czwartego. No nie, ten ma full HP, bo nawet hita nie dostał. Ale kupa. No to jednak nie jest tak fajnie, jak myślałem, że może być. Co on robi? Bierze tylko lepszy niż ten. Okej, 12 HP, ta pompa to jest dobra, nie? No wyjdź. Wow, wow, wow. No chodź tu, cwaniaczku, no. Ja cię widzę. No i co? Taki kozak? Najgorsze jest to, że on ma jakikolwiek karabin, a ja nie. Okej. 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 Czy
Czyżby taki kozak spadł? No come on. No i żegnamy. Coś ciekawego? Oczywiście spokojnie, ja to będę wyrzucał. Tylko chcę sobie podnieść wszystko, co nie? Dobra, to zróbmy to tak. Okej. I teraz to wyrzucę. Dobra. Ale to była zadymka z tym gościem. Nawet tego zrzutu nie otworzyłem. Ty, macy się skończyły. O kurde. Ale przypał. Nie, straszny przypał. Jeliczu. Nie fajnie. O, przynajmniej mam 4 odbijacze. Wow, teraz tylko to wygrać. Ale challenge jest serio hard. Very hard. Gdzie ja lecę? Znaczy oprócz tego, że ze strefy. To chodziło mi o to, że nie wiem, gdzie są jacyś ludzie. A nie chcę się wplątać w jakąś wielką. O jest, już wiem, gdzie jest jeden gościu. Lądowanie na strefy, nie? Tutaj jest największa strefa. Proszę mnie nie zabijać z góry tego. Znaczy obstałem, że on tam jest, nie? Pewności to nie mam. O nie, on schodzi właśnie. O, jak stra. To nie ma fajcik z gościem. Jeszcze mam snajpera na daleko. Czyli będzie podwójne uważanie na typów. Ale ty wiesz, że musisz biec, wiesz? Czy on nie musi biec? On tam ma strefę? Serio? Nie no, ja sobie ze mnie robicie. Chyba ma. A tamten gościu nie ma. Co tak kozaczył za łupy. I tam jest jeszcze jeden. Dobra. Muszę ich dojechać. Ten ma lepszy high ground. Ale ten jest z bobasem. Nie, to jest jakiś bot. Okej. Okej. Tego nie chcę. No i teraz mam tam kolegę. No to głupota z mojej strony, 100%. Uff. Też z macami biednie. U mnie. Nie wiem jak u kolegi. W sumie to ja nawet nie wiem gdzie ten kolega jest. Oprócz tego, że gdzieś pode mną. Ale beka. Mordo, chcesz może wyjść? Okej, już wiem gdzie jest. Szaczku kampi. Okej. No i został mi ostatni ziomek. 28 sekund, ja muszę być do niego, ja nie mam matsów, on pewnie ma. Nie widzę tego zbyt kolorowo, ale challenge był mega ciężki, więc nawet drugie miejsce jest w miarę dobre. A ja go teraz nawet nie widzę, okej, jest tam. Siema mordo. Myślę, że jest sprawa i możemy się dogadać. Dobra, 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 dobra. Daruj, 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 daruj. Daruj, daruj sobie. Ja mam tylko pompę. Okej. Teraz czegoś nie wymyślę.
Dobra, ja kompletnie się pogubiłem w tym momencie. Mega zaryzykowałem. Nie wiem, czy mi się uda to wygrać. Trzymajcie kciuki, mam tylko 200 matców. Czyli build fight nie wchodzi w grę, bo przegram. Mogę sprawiać pozory, że mnie tu nie ma. Okej, gościu mnie nie zobaczy, nawet jak to zniszczy. Tylko muszę się nie ruszać. Come on, zeskocz tutaj. Okej. Dobra. Już? No, on spadł. Zero matców. No to już wiem, czemu nie mogę nic zbudować. Tylko, że to się równa mój zgon, niestety. Ajajajajaj. Wow. Ale odcinek był mega emocjonujący. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tylko... pierwszy szary automat Fortnite Challenge. Wow, 12 fragów, mega emocje. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji z dzwonkiem i wbijajcie na ostatnie odcinki oraz tam jakieś playlisty. Subskrybujcie i trzymajcie się, cześć!